Rafał, powiedz mi, czy to prawda, że jeśli facet dobrze tańczy, to jest dobre w łóżku? Ojejku, no miałaś rację, że będą dziwne pytania, kosmo. Tego to mi jest ciężko stwierdzić tak naprawdę. Mi to raczej trzeba zapytać się o tancerki. Bo nie, mi się wydaje, że facet ciężko jest teraz określić mi, czy jestem dobry w łóżku. To trzeba się zapytać mojej kobiety. A taniec może być grą wstępną? Na pewno ruch gdzieś tam w jakiś sposób jest intymny i na pewno jest to w jakiś sposób sensualne. A jaki jest dla ciebie taki najbardziej sensualny taniec? Na pewno rodzaj tańców towarzyskich jest sensualny, ponieważ to jest taniec w parze i gdzieś tam jest ta relacja między kobietą a mężczyzną i powstają jakieś emocje. W mojej dziedzinie, w której właśnie się specjalizuję, czy tańcu towarzyskim, no to tańce latynoamerykańskie gdzieś tam też mają przewagę tej sensualności. Rumba jest tańcem miłości, gdzie przedstawia właśnie jakby gdzieś historię kobiety i mężczyzny w zbliżeniu, więc chyba rumba jest takim tańcem najbardziej sensualnym. Czyli na przykład jak jakaś para chciałaby się zapisać razem na taniec, to co byś polecał? No to na pewno, jeżeli razem, no to wiadomo, tańce towarzyskie, no to jest podstawa, ale też i tango, bo tango też jest takim tańcem dosyć bardzo dojrzałym i dla mężczyzny, i dla kobiety, a gdzieś tam dla kobiety też w jakiś sposób otwiera ich takie endorfiny, jakby pobudza i para wtedy tak naprawdę jest w takich ulotnych sytuacjach, więc jest na pewno przyjemnie w tańcu. Jeżeli chodzi o tango, to jest chyba najbardziej taki intymny taniec. A w życiu wolisz być prowadzony, czy ty wolisz prowadzić? Nie no, raczej wolę ja prowadzić i w życiu, i w tańcu, więc raczej przekładam to, co w tańcu czuję się najlepiej, czyli prowadzę ja, więc na życie też staram się przekładać to samo. A o czym marzy Rafał Maserak tancerz, a o czym marzy Rafał Maserak prywatnie? Jako tancerz to na pewno marzę o tym, żeby jak najdłużej być na scenie, żeby jak najdłużej tańczyć, żeby nie łapać kontuzji, czy cały czas być zdrowym. A jako Rafał Maserak to marzę o tym, żeby w tym momencie to teraz wypocząć i gdzieś wyjechać na odpoczynek, ponieważ ostatni czas był dosyć bardzo intensywny, więc teraz myślę o tym, żeby gdzieś wyjechać i zrelaksować się. A jakie masz plany na przyszły rok? Na przyszły rok jakie mam plany? No, jest taki projekt taneczny, który gdzieś tam realizuję i chciałbym, żeby gdzieś on wypalił, więc trzymajcie kciuki i myślę tylko o tym, żeby to się zrealizowało. Dla wszystkich użytkowniczek kosmopolitan.pl chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku 2015. No i oczywiście chciałbym złożyć życzenia bożonarodzeniowe. Dużo prezentów pod choinkę. Wszystkiego dobrego. Rafał Maserak.